Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym projekcie Let's Play i tym razem zajmiemy się grą Remember Me, czyli wcielimy się w erorystkę Nilin, która ma możliwość mieszania troszeczkę w naszych wspomnieniach i pójdziemy do Neo-Paryża roku 2084. Jak widzicie, możemy rozpocząć nową grę. Ja sobie już w nią troszeczkę pograłem, jakieś 1,5 godziny być może, czyli początek jakiś już znam, a po drugie też nagrywam jeszcze raz, dlatego że wcześniej troszeczkę mnie gra zagłuszała, bo ona zapamiętuje na każdym profilu osobno ustawienia dźwiękowe. No mniejsza. W każdym bądź razie, gra naprawdę przez te 1,5 godziny mnie cholernie wciągnęła fabuła. Jakże nie lubię za bardzo science fiction, wolę fantasy, to tutaj naprawdę mamy grubą, wypaśną historię. Dlatego za dużo nie będę mówił, zacznijmy nową grę. I oczywiście weźmiemy sobie normalny poziom trudności, czyli agentka errorystów. After our boat sank, I was the only refugee to reach the shore. I held my husband's hand until the very last second. I can still feel the nails of his fingers digging into mine, you know? The first night he said to me, "Let's share our memories." I remember I was sort of afraid, but then he smiled and we hit the switch together, and then I felt everything. Oh, for the first time, I was living all of his love for me. It felt so warm and so strong that it almost hurt. For the last 3 years, every day has been our first day. The weather was so hot that day. The streets stank of this awful smell of burning plastic. I walked with the other children across town until we were outside of Paris. No one fired. The war was over. I don't know if I'll ever find the courage to give these memories to my son, but I'm relieved to know that they are all safe and secure. Thanks to my sensen, I choose to remember every defining moment of my life, good ones and the bad. Thanks to my sensen, my husband lives on here and here. Epizod 0. Odrodzenie, restart. Good day. Can you hear me? Yes. What is your name? Nilin. What year? What did you say? Nilin. Damn. Now that's a first. Not to worry. We'll scrape away those last memories. What year is it? I don't know. It's 2084. Do you know where you are? No. Not so resistant after all. Thank you for your cooperation. Dr. Quaid. Yes. This subject is displaying some resistance. Complete the substitution protocols, then send her to me. I'll erase the last barriers myself. Yes, Doctor. No właśnie, ktoś chciał wyczyścić naszą pamięć.
pomieszać, wymazać ją praktycznie, dlatego że jesteśmy najprawdopodobniej troszeczkę komuś nie na rękę. Dlatego też się tutaj znajdujemy i mam nadzieję, że jakoś się stąd wydostaniemy. Good day. Raise your head, please. Okej, poruszyć myszką. Thank you. Now stand up. Stand up, okej. Capcom Presence. Spokojnie, spokojnie, kolego. Jeszcze tylko sprawdzę, przepraszam was bardzo, sprawdzę sobie ustawienia dźwięku, dlatego że właśnie one się tutaj troszeczkę pokićkały, ale myślę, że powinny być ok, dlatego że wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale powinno być w porządku. Dobra, jest rok 2084, Neo Paryż. Niestety ludzie wymyślili coś, co się nazywa, znaczy firma Memorize wymyśliła Sensen, czyli coś, czym można mieszać ludziom wspomnienia, czym można je zastępować, czy można je zapisywać, magazynować, jak zwał, tak zwał. W każdym bądź razie wszystko mogą zrobić. Zazwyczaj ten postęp technologiczny nie jest taki dobry i zazwyczaj to, co chce... To, co może być takie dobre niby dla ludzi, czym, co może być nowością, no nie zawsze musi służyć dobru. Powiedzcie mi, czym człowiek byłby bez wspomnień? Wymazanie wspomnień człowieka to jest po prostu, przynajmniej według mnie, troszeczkę jego praktycznie zabicie. Dlatego, że człowiek bez wspomnień nawet nie może się porównywać, myślę, że do zwierząt. Bo zwierzęta też pamiętają i to, co wspomnienia nas kształtują i kreują. Przynajmniej tak mi się zdaje człowieka. No niestety, stoimy w kolejce do wyczyszczenia całkowitego naszej pamięci. Mam nadzieję, że ktoś nam pomoże. Widzieliście, w prawym górnym rogu ktoś próbował się z nami skontaktować. No właśnie. Kto i po co? Nilin, can you hear me? Yes. They're about to wipe your brain, Nilin. Don't let them do it. I need to create a diversion. Be ready to move when I say. Who are you? I'm the voice you have to listen to if you want to live. Dobra, czyli ktoś jednak chce nam pomóc. Jakiś nieznajomy głos. Podejdę jeszcze bliżej i najprawdopodobniej będziemy musieli jakoś stąd zwiewać. That got their attention. Nilin, the large metal shutter is going to raise on your left. If you understood me, move your head. I'm linked to your sensei. I'll feel it. The door. Go under it. Now. Go, 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 Nilin. Jeszcze jesteśmy troszeczkę osowiali. Jeszcze Nilin nie doszła do siebie po tym, bo myślę, że to nie jest zbyt przyjemne czyszczenie pamięci. Jak widzieliście, nie krzyczała ona z rozkoszy. Roboty. Robotów nie lubimy. Robotów nie lubimy, zazwyczaj one są dosyć twarde i człowieka mogą łatwo zgnieść. A tymczasem... Jednostka pacyfikująca? Nie brzmi to dobrze. Robot, którego przed chwilą widzieliśmy, raczej trzeba spierdzielać. Go, 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 Nilin. Wiesz, maleńka, nie możemy złapać... Jezusie! Nie możemy się dać złapać temu bydlakowi i radziłbym nie wchodzić na te wszystkie kartony, na te pudła, dlatego że nie chcielibyśmy o nie zawadzić.
get up. You've got to keep going. Keep going, keep going. Jasne. Tylko w tym momencie, gdzie jesteśmy? Myślę, że w jakimś bezpiecznym miejscu. Jednak nadal musimy stąd jakoś uciec i się stąd wydostać, bo raczej będą nas szukać. Nawet nie tylko tu, a na zewnątrz też. Uwaga, skażenie biologiczne. No to co? No to hop. Jakoś się stąd wydostać trzeba. Myślę, że to jest praktycznie jedyna możliwość. Zobaczymy, gdzie nas to wywiezie. To, co robię, uczy mnie tego, czego poszukuję. Nilan, are you okay? No, I need to get out of here. Get me out of here now. Calm down. My name is Edge. You have to trust me, sis. I just did, bro, and now I am trapped in a coffin! I must prepare you for what is waiting outside. The enemy is Memorize, a corporation that has digitized and commoditized memories. They call it Sensen technology, and the world is addicted to it. You follow? Yes. You were a memory hunter, Nilan, the best. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them. And above all, you are an errorist, just like me. Why did they do this to me? You were a revolutionary fighter, and my best agent. We all fought to assure that no firm might build a monopoly on all human memories. But I failed. We were rounded up and imprisoned. Oh, this is all very interesting, but I really have to get out of this coffin now! The currents are going to take you to Slum 404. Once you've landed, I'll tell you my plan. Remember me. No i proszę, epizod pierwszy. Słabe życie, słaba technika, tak? Slums 404, Neo Paryż, niedziela 17 września 2084, 7:18. Jak już wspomniałem, albo nie wspomniałem, Nilin jest dosyć wyjątkowa, dlatego myślę, że była tą solą w oku. Słyszeliście, co potrafi, coś więcej niż wszyscy inni erroryści. A tutaj mamy... postacie, potwory, myślę, że resztki ludzi, którzy, no tak wyglądają ludzie chyba, którzy są efektem jakichś badań nad czyszczeniem, czy ogólnie modyfikacją wspomnień, tak jakoś to by było, nie jestem do końca pewny, bo chciałbym się bardzo dowiedzieć, jak oni powstali, dlaczego oni tak wyglądają, dlaczego oni się tak zachowują. Może jeszcze zachowanie ich mógłbym zrozumieć, z racji tego, że było im mieszane we wspomnieniach i w głowie. A dlaczego akurat tak wyglądają, jak to mieli być podobno ludzie? Tears and grins. Sister? Meet. How about friend? No, niekoniecznie. Jak widzicie.
I'm not part of your tribe. Is that it? No, niekoniecznie właśnie. Teraz trzeba by było z nimi walczyć, ale jeszcze... Właśnie, informacja o prasie tak, naciskamy tab. Wchodzimy do pracowni kombinacji, tutaj mamy pewne informacje, ja wam je troszeczkę przybliżę. Po prawej mamy presety do wykorzystania. Jak widzicie, mamy dwa uderzenia pięścią, dosyć mocne i one są zaznaczone na czerwono. Po lewej mamy kombinacje, które możemy układać. W tym momencie mam trzy sloty i jeden już jest zapełniony uderzeniem z pięści. I mamy dwa presety, które możemy w tą kombinację włożyć. I jak widzicie, mamy kombinacje zadające dodatkowe obrażenia. Trzy razy uderzenie pięścią. Taka właśnie kombinacja. Zaraz zobaczymy, jak to się sprawuje. O, dynamiczny wyświetlacz kombinacji na bieżąco pokazuje elementy wykonywanych kombinacji. Jeżeli byśmy coś schrzanili, to będziemy też to widzieć. Przy okazji, jak widzimy wykrzyknik nad jakimś przeciwnikiem, to znaczy, że zaraz on zada jakieś obrażenia, więc trzeba będzie... O, właśnie. Trzeba byłoby się ewakuować albo zrobić unik spacją. Leapers. Miserable cast-offs left to rot in the depths of Neo-Paris. Miserable? Monstrous, more like. They are the abandoned children of our Sen-Sen age. Simply humans, like you or I. But cast as shadows of our shame. Something we are meant to fear. Another justification for the errorist cause. Who's that? Leapers. Widzieliście? Leapers. Jak już wspomniane było, to byli ludzie. Tutaj się trochę uleczymy. Jak widzicie, mamy takie apteczki w niektórych miejscach. Okay. You need to get out of here. Go find Headache Tommy. I told him you were back in the game. Who? He runs a bar at the top of slum 404. Start by climbing out of this dump. And I'll give you directions as and when. Dobra, czyli mamy najprawdopodobniej dostać się do jakiegoś przyjaciela, ale najpierw musimy się z tej nory wydostać tutaj. Tyle dobrze, że gra nam troszeczkę tutaj podpowiada, jeżeli chodzi o wszystkie, o całą wspinanie się i tak dalej. Mamy tutaj pomarańczowe strzałki, gdzie możemy się przedostać. Tutaj sobie zeskoczymy. Najprawdopodobniej tutaj, z tego co pamiętam, właśnie, był Mnesis. Tu są dokumenty do takich wspomnień Neo-Paryża. Takie dokumenty w chyba materiałach dodatkowych, akurat w menu głównym. I tutaj już z tych slumsów, z legowiska Leaperów możemy się wydostać. Edge. Who is this Tommy guy? Tommy was your closest friend. A former memory hunter who's still faithful to our cause. His bar is in a cargo hull over the canal locks in slum 404, the leaking brain. You can't miss it. No proszę, dotrzyj do Leaking Brain. Jeszcze tutaj Menesista chyba możemy sobie wziąć, właśnie. Budynki Neo-Paryża. Lecimy do góry. Swoją drogą, Nilin ma bardzo ciekawy akcent. Tak zauważyłem. No i oczywiście nice ass. Tak wygląda Neo-Paryż w 2084. Czy tego chcemy? Czy wszystkie te nowości technologiczne, technologie, która leci strasznie, strasznie do przodu, jest tego warta? Nie wygląda to zbyt ładnie. Wow, nie miałaś skakać, miałaś, kochana, zejść spokojnie. No, przepraszam. Musiałem nacisnąć. Pięknie. Hop. Niestety nasza kochana Nili nie umie pływać. Wszyscy przed nami uciekają, tyle dobrze, dlatego że nie jesteśmy ich wrogami i raczej nie chciałbym z nimi walczyć. Oni się boją. I mają troszeczkę pomieszane w głowie. Właśnie, tutaj są takie screeny, na których są poukrywane plastry sad.
Widzicie, w prawym dolnym rogu macie taką żółtą paczuszkę. Jeżeli rozpoznamy miejsce, to tutaj mamy właśnie plaster sad. 5 takich plastrów w każdym epizodzie jest i jeżeli uzbieramy wszystkie 5, to będziemy mieć dodatkowy kwadracik zdrowia. Tak też było chyba w przypadku, z tego co pamiętam, Prince of Persia, nie pamiętam, Piaski Czasu albo Dusza Wojownika. Tam też zbierając chyba jakieś rzeczy. Nie, kochana. Tam też zbierając pewne rzeczy mogliśmy sobie zwiększyć nasz zapas zdrowia. A tymczasem... A propos, jeżeli chodzi o zdrowie, no właśnie, gość na nas skoczył. Tutaj mamy w tym momencie, też wam coś powiem o tym, mamy kombinację z presetami, które mogą nas leczyć. Mamy w tym momencie udostępnione 2 presety leczące i widzicie, z lewej strony na dole tutaj mamy kopniak, czyli prawy przycisk myszy, z piąchy i kopniak. Te dwa, czyli piącha i kopniak, będą nas leczyć, jeżeli wykonamy dokładnie tą kombinację. No i właśnie jest. Dodatkowo jeszcze a uwaga, skaczą z góry. Pięknie, tutaj się troszeczkę trzeba skupić. Jak przystało na produkcję Capcomu, jest tutaj troszeczkę walki, nie? Ajajaj. Dobra, uleczony jestem. W tym momencie możemy używać tych mocnych ciosów, dlatego że szybciej ich po prostu rozwalimy. Nie ma! Pyk. Aha! Kombinacje kończą się, jeżeli zaczniemy atakować innego przeciwnika. Jeżeli zrobimy unik, przeskoczymy i będziemy atakować dalej tego samego przeciwnika, to kombinacja będzie kontynuowana. Tak, jakoś tak zauważyłem. A mnie znowu nos swędzi. No, na górę, kochaniutka. Hop. Tutaj. I będziemy mieć znowu neopary za niedługo. W naszym widoku. Mam nadzieję, że znowu mi się właśnie uda znaleźć kolejny plaster sad. On jest zaraz tutaj po drodze, więc nie powinno być większego problemu ze znalezieniem go. No, ale niestety kolejni liperzy na nas czyhają. Pięknie. I dostępny... nowy poziom, tak naprawdę. Tutaj utrzymujemy punkty doświadczenia i możemy sobie... Widzicie, w prawym górnym rogu mamy dodatkowy kluczyk, czyli kluczyk taki razy jeden. Dzięki niemu możemy sobie uaktywniać nowe presety, by tworzyć dłuższe kombinacje. I proszę bardzo, kupujemy nowy preset i możemy go włożyć na przykład tutaj. W tym momencie mamy kombinację 4 ciosów, 2 leczące, 1 silny, przełamujący gardę. Dobra. Na górę, kochana, a i po lewej będziemy mieć plaster sad. 2 na 5, jeszcze trochę. Niebezpieczeństwo, właśnie. Informuje nas gra tutaj o niebezpieczeństwie, które może być z góry. Na przykład taki liper. Hop. Tutaj trzeba chwilę poczekać właśnie, aż ta rura przestanie dymić czymś, nie wiem czym, bo inaczej gorąca para by nas mogła strącić na dół. Give me your face! Your face! I've lost face!
Bad child! I lied! The flies are eating me! No niestety mamy tutaj takiego brzydala, który nie jest zbyt do nas przyjazny. On się broni i trzeba będzie mu przełamywać gardę, więc raczej uderzenia te... Te, które nam odnawiają życie, nie przełamią mu gardy. I teraz zobaczcie. Kiedy ma tych takich mniejszych liperów koło siebie, on jest praktycznie nie do powstrzymania, więc trzeba... Trzeba ich najpierw tutaj porozwalać, a później zająć się tym dużym. Ups! O, było blisko. Dobra, czy jakiś to jest blisko? Jest. Z dala od tego wielkiego bydlaka. Dobra, trzeba go tutaj... Wow! Dobra, w tym momencie chyba on straci troszeczkę na swojej mocy. Nie ma punish, ja ci dam punish. Hehehe, fryer. The Leapers are attacking citizens. Leapers were citizens. All right. I'll believe you. Come on, move it. Tommy's waiting for you at the leaking brain. Dobra, trzeba było tutaj uaktywnić ten dźwig, żeby się dostać wyżej. Idziemy niby do naszego przyjaciela. W ogóle poznajemy tutaj naszą postać na nowo, dlatego że odzyskujemy jej wspomnienia, odzyskujemy wszystkie szczegóły dotyczące zwłaszcza naszych sojuszników, ale wtedy trudno jest wierzyć komuś, nie? Bo nie wiadomo, kto tak naprawdę mówi prawdę, ale raczej ci zrobili nam krzywdę, wymazując naszą pamięć, a raczej naszymi sprzymierzeńcami nie są. No i proszę, mamy ten Neo Paryż. Każdemu co, zachciało się czegoś nowego? Technika. Skąd znamy tą bramę? A całe miasto wygląda troszeczkę jak Wenecja, takie na wodzie. Musimy się jak najszybciej wydostać z tych slumsów. No mi się tu nie podoba. I Leaking Grain, proszę bardzo. Leaking Grain. No problem, tylko teraz tak, troszeczkę mi się kamera zwiksowała. Dobra, lecimy tutaj. Mogłem tam skoczyć wyżej, ale nie. Dobra, tutaj mamy takie fajne sklepy w ogóle z takimi informacjami na górze wyświetlanymi. Przy okazji, właśnie, kolejny plaster sad. Ukryty gdzieś w takim miejscu. Ja już wiem, gdzie on jest, także... Tutaj mamy kolejnego mnesista, czyli kolejny dokument gdzieś tam, który będziemy mogli sobie obejrzeć w naszym... W naszych materiałach dodatkowych. Nie chcę grenatów, no na razie mi są niepotrzebne. Na razie nikt mi jakiś taki super nie atakuje. Ja tutaj trochę sobie przeszedłem tej gry, jak już wspomniałem, więc wiem co nieco gdzie jest. Na przykład tu kolejny mnesist. Nie, sorry, plaster sad, czyli mamy 4 na 5, jeszcze jeden do znalezienia. I będziemy mieć o jeden kwadracik więcej życia.
Oho. Co to za wspomnienia? No, pięknie. What was that thing? That's a good sign, sister. With time, other memories will come back. No proszę, czyli coś dobrego. Przypominamy sobie to, co umieliśmy. Dobra, ja wam dziękuję w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co zrobić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. A my widzimy się w następnych materiałach. Ja dziękuję za wasz czas. I see you later. Co, Anilin? Cześć.